Czy oni od nas ucieka? Zjadłem ich! Hej wszystkim, z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z Tasty Blue. I dzisiaj, słuchajcie, mamy rekina. My jesteśmy teraz rekinem i zobaczcie, świat potrzebuje naszej pomocy. I zobaczcie, jakiś doktor stworzył perfekcyjne rozwiązanie, ponieważ ta ryba i ten pingwin z poprzedniego odcinka zjadają wszystko. I ponoć ten rekin będzie rosnąć szybciej niż inne kreatury i zjeje. Oni nie przemyśleli, że ja też zjem milion innych rzeczy, ale spoko. Dzisiaj, słuchajcie, zjemy świat. Zobaczymy, jak duzi urośniemy. Na razie jesteśmy okropnie mali. I naprawdę jakieś mikroorganizmy mogą nas zjeść, więc trzeba uważać, mimo że jesteśmy rekinem, który zaraz zawładnie tym światem. Więc zjedzmy jak najwięcej się da. Okej, jest coraz lepiej, jesteśmy coraz więksi. Praktycznie ogromni, gdzie jest ten gość? Co tu zjadał wszystko? Zobaczcie, my szukamy czegoś takiego jak kosmici, a tu są kosmici. W naszym układzie słonecznym, po prostu w wodzie. Już zjadamy praktycznie wszystko. Jak my mamy zęby, skoro jesteśmy tacy mali? Bardzo mi się to podoba, zjadamy. My serio szybko rośniemy. Co to tym razem jest? To jest straszne. To jest podwodna stonoga jakaś. Mamy 487 mikrometrów. To jest strasznie mało. Ale spokojnie, zaraz cały milimetr będziemy mieli. I może w końcu zjemy te większe stworzenia. O, już mogę. Ale nadal jest jeszcze daleko do tego. Czy my w końcu urośniemy nieco bardziej? Okej, są coraz mniejsze te stwory. Co tym razem? Co to jest? To wygląda jak jakaś zmutowana krewetka. Przecież to serio są kosmici jacyś. Ale ten rekin jest szybki. Zobaczcie, z jaką prędkością to wszystko pożera. Czy mogę zjeść już ciebie, ty kosmitowa krewetko? Zobaczcie. Tak świetnie wygląda. Dobra, już mamy 5 mm prawie. Zaraz będziemy mieć centymetr cały. Tu jest krewetka. Nie wiem, co to jest jednak, nie wiem. To nie jest krewetka. Stary, czym ty jesteś? Ty jesteś straszny. Wygląda jak prosty konik morski. I wreszcie mogę nawet ich zjadać. Co to jest? To jest krewetka! To jest już krewetka! Czyli to są dzieci krewetki! Znaczy po prostu małe krewetki. Wyobraźcie sobie, że jesteście potężnym rekinem, który przemierza ocean i nagle krewetka, która może was po prostu zjeść, sobie przepływa. Okej, jeszcze nie możemy zjeść krewetki, ale teraz z jaką prędkością? Wyobraźcie sobie, że jemy po prostu... Czy on je swoje... Stary, to było twoje dziecko! Co ty robisz? Ty to urodziłaś! Przestań! To twoje dzieci! No ja mogę jeść, ale nie musisz mnie naśladować! No zobaczcie! One są bezlitosne! Wyobraźcie sobie, że się rodzicie i mama zamiast was głaskać, to chce was zjeść i musicie uciekać. Czy mogę dokonać zemsty? Mogę dokonać zemsty! Nie jedz swoich dzieci, stary! Mamy już 8 centymetrów! Wypływa... To są ryby! Kiedy jesteś rekinem i mała rybka. Pingwiny tu są nawet. Dobra, trzeba uważać, widzowie. Nie wiem, co to jest papuga chyba. Ale wszystko dosłownie chce nas zjeść, więc trzeba uważać. Zjadamy jak na razie wszystkie możliwe krewetki. Już ryby powoli. Okej. Podoba mi się to. I wypływamy na nieco większe wody. Zobaczmy, co tu jest, czym będę jadł pudełka. No, nie no, oczywiście nic się w tej grze nie zmieniło. Musimy przyzwyczaić nasz organizm do jedzenia takich rzeczy jak drewno, bo później będziemy jeść jeszcze gorsze rzeczy. Czy ja jem teraz pingwiny? Czemu się ześlizguję z jakiejś góry i jem pingwiny? Przecież to jest straszne. Czemu one mi wpływają do paszczy? To... No przestańcie! Zobaczcie, ja nawet nie chcę im robić krzywdy. One same robią sobie... No dobra, ten może nie chciał, ale zazwyczaj same sobie robią krzywdę. Widzowie, odkryłem nieskończoną farmę jedzenia. Zobaczcie sami. One tu cały czas płyną. Wiecie co, zaraz wracam. I możemy tak cały czas w nieskończoność. Mamy już 2 metry, możemy... Czemu to są misie polarne? I nawet... Nie wiem, jak to się nazywało. Załóżmy, że to jest nosorożec, tak? Mamy nawet nosorożce. Czy ja słyszę...
Jakie duże są te helikoptery! Jemy wszystkie, nawet lwy morskie tu są! Pozbywamy się wszystkiego, nie wiem co tu robi rekin w ogóle, ale niech będzie! Zobaczcie, płynie sobie rodzinka misi na wyginięciu, tymczasem Screamy... Przepraszam! Ja kocham wszystkie zwierzęta, żeby nie było, kocham jeść! Nie no, przepraszam. Ludzie wyrzucają śmieci, co jest? Muszę jeść kapsle najpierw, potem pewnie puszki. Nie no, ja robię za oczyszczanie oceanu. Kto to tam rzuca to wszystko? Poczekajcie, muszę sprawdzić, tylko nie widać tego. Bóg zrzuca śmieci do oceanu, z nieba spadają. Spoko, zawsze marzyłem, żeby jeść szklane butelki. Stary, spadaj od moich... Moje ryby, no... Wszystko jest moje. Jezu, myślałem, że to człowiek, a to miś polarny. Jeszcze nas goni. Wszystkie materace, nie wiem co to jest nawet. Mamy z... Aż mi szkoda zjeść tego misia, zobaczcie. On się chowa. Jezu, jak to wygląda, strasznie. Nie no, to jest po prostu przerażające. Mamy teraz 4 metry. Zaraz będziemy mogli jeść orki. Nie wiem czemu myśliwce na nas polują. Nie... I same siebie rozwalają przy okazji. Jemy orki i zaraz będziemy mogli jeść te myśliwce. Okej, zaczyna się powoli zabawa. Mamy lodowce, zaraz tutaj Titanic pewnie się zrespi i zanurzy pod wodą, lekko mówiąc. Czemu wy zjadacie wszyscy te biedne ośmiorniczki? Dajcie mi trochę. Możemy zająć się helikopterami. Czy ja będę mógł zjeść ten lodowiec tutaj? Tylko popchnąłem go właśnie i poleciał. Zobaczcie, tu jest jakiś statek w górze lodowej. Czy mogę to zjeść? Mogę to zjeść. Czy będę mógł zjeść tą górę lodową wielką tutaj? Chociaż co ja mówię, jak będę mógł zaraz zjeść calusieńki świat? Wow, bardzo mi się to podoba, bo zobaczcie, jemy coraz większe góry lodowe, chociaż nie wiem, co to za rodzaj pożywienia, ale niech będzie, jakby wody nam w organizmie brakowało. Ok, ten statek zjadłem. Jemy tą górę, jeszcze większe, zobaczcie, stacje. Te, które... Czem? Co? Czy to jesteśmy my? Co jest? Czy my mamy sami siebie zjeść? Czemu oni zostali przyjaciółmi w ogóle? Dobra, jemy wszystkie dostępne góry lodowe. Musimy też zjeść... Co oni statki jedzą? Moje jedzenie jedzą. Musimy uratować świat i jednocześnie go zniszczyć. Zniszczyć. I zobaczcie, oni skupiają się tylko na mnie, jeszcze z uśmieszkiem na twarzy. Chcą mnie zjeść. Możemy już jeść statki. Znaczy, to są chyba lotniskowce, nawet ciężko stwierdzić. Czy oni od nas uciekają? Zjadłem ich! Ciekawe, czy teraz będą myśleli, że uratowałem świat, skoro zjadam jeszcze wszystko inne. Wracamy znowu do bycia małym i do farmy jedzenia. Nie wiem, czy to ta walka nas wycieńczyła, ale znowu musimy pożerać pingwiny. Lew morski! Który w sumie nie chce nam nic zrobić, więc mamy z nimi sztamę. Jakbyście pytali, jak wyginęły pingwiny, to macie odpowiedź. Dopóki nie będę mógł was zjeść, to mieliśmy sztamę. O nie, tych stworzeń mi szkoda, one są takie super... Super smaczne. Jeszcze ten rekin czasem mówi, że pyszne. To jest dziwne. Zjadamy jedne z moich ulubionych stworzeń morskich, więc mi serio ich szkoda. Ale trzeba jakoś przecież uratować świat. Samo się to nie zrobi. Jemy dosłownie wszystko. I mamy finalną walkę. Finalny poziom, który będzie zawierać dosłownie wszystko. I dużo więcej przy okazji. Znowu zjadamy krewetki. Przechodzimy już powoli do rybek. Okej, bardzo mi się to podoba. Mamy im mewy już. Pingwiny już mamy. I znowu mamy resp pingwinów. Nieskończony. Misie polarne. Nasze oczywiście nosorożce. Lwy morskie. Czy mogę zanurzyć helikopter? Nie no, ja muszę to zrobić. Poczekajcie. Chodź. Stary, chodź się pokąpiemy. Helikoptery już możemy jeść. Samoloty i góry lodowe. Żaden Titanic już... Nie utonie. Naszych przyjaciół też możemy zjeść. W sumie to też byłem ja, więc nie wiem, czy jest się z czegoś cieszyć. Czemu? Co? Ja się... Czemu tą ziemię mogę tamtej
Nie mogę, na przykład tą, ale dobra, niech będzie. Mamy 800 metrów. Nie, poczekajcie. Co tu się dzieje? Przecież to jest nieskończona farma jedzenia. Czy ja mogę wrócić? Poczekajcie, czy... Jaki wielki jest ten rekin! Zapamiętajcie tą górę lodową, chociaż jesteśmy tak wielcy, że to jest przerażające. Mam nadzieję, że się tu zaraz zmierz! Co to jest? Czy my się wbijamy do jądra ziemi? Czy mogę... Nie mieszczę się już! Ale zobaczcie, tam jest góra... Ma... Czy ja mam 10 kilometrów? Skąd tu jest woda w ogóle? Skąd ona się tu zrespiła? Czy ja latam teraz? Ale dobrze, niech będzie! Zjadamy wszystko, co tylko można. Ty... Co jest? Widać granice kosmosu już nawet! Mamy 40, 50 kilometrów! 100 kilometrów! Widzowie, jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Przepraszam bardzo, jak ta ziemia się jeszcze trzyma? Jak ta warstwa mała ziemi się trzyma? Ale dobra, jedziemy dalej. Znaczy, płyniemy dalej. Mogę już rdzeń dosłownie jeść. Zjedzmy wszystko dookoła. Czy to jest koniec? Czy ziemia wybuchnie? O! A, muszę jeść to. Muszę to też jeść. Mamy 15 megametrów. I to jest księżyc. Właśnie zjadamy księżyc. Czy to jest koniec gry? Czy zjedzenie księżyc... A, koniec gry. Nano Shark zjadł za dużo i oni mogli mnie wyłączyć, ale pogryziony był kabel. Aj, pingwin to zrobił. A ja właśnie jem Saturn. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Czemu jesteśmy szybsi od pingwina? Jesteśmy rekinem. Ja was żegnam. Pa, pa.